przejścia i mamy wprowadzone, pamiętajmy, długość i mamy wprowadzoną średnicę naszego narzędzia, czy tak zwany diametr geometrii. Następnie, co robimy dalej? Następnie z tej pozycji wprowadziliśmy sobie jeszcze wcześniej oczywiście punkt referencyjny, czyli punkt wyjścia naszej oprawiarki, żebyśmy mogli sobie z tego wykonać zajęcie. Tak? Mamy już wprowadzone dwa najważniejsze punkty charakterystyczne, czyli mamy wprowadzony punkt, względem którego będziemy odpowiadać, bo jeden punkt poznamy zawsze z punktu maszynowy, czyli punkt 0,0, drugi mamy ten punkt nasz referencyjny, już wprowadzony, no i mamy zamocowane narzędzie o pewnej długości. Teraz panowie przechodzimy do programowania diagonalnego, czyli wszyscy uruchamiamy sobie funkcję edit. Następnie przechodzimy na łapkę VPS i w zakładce VPS będziemy w katalogu bieżącym VPS korzystać z pilotowej nakłady. Przejdźmy na VPS, jeszcze raz w prawo. Tak, i chciałbym, żebyśmy sobie zrobili Cycle Control Mini, czyli tą platformę z wykorzystaniem nakładki górnej, okrągłej, czyli wyspa jest okrągła tym razem, nie tak jak mieliśmy na ostatnich zajęciach wyspa prostokątna. I będziemy to uzupełniać. Dobrze? Czyli to jest powyższym szczałeś tak w prawo i lecimy zgodnie z wytycznymi, które się tutaj zachowują. W pierwszej kolejności to robimy, ustalamy punkt referencyjny, czyli przypisujemy